No hej, dzień dobry, witam się z Wami w nowym vlogu. Dzisiaj będzie taki vlog z jednego dnia, z mojego wolnego dnia. Właśnie sobie ogarniam pranko, chowam właśnie pranie ze suszarki i robię miejsce na kolejne pranie, także dzisiaj będzie taki domowy dzień. W kuchni robi mi się już śniadanie, ponieważ robię tego wiralowego wrapa z serka wiejskiego, ale trochę w innym stylu, bo nie blenduję, tylko po prostu mieszam serek wiejski z jajkiem, szczyptą soli i to wylewam bez blendowania. I dzisiaj zrobimy sobie po prostu taki typowy, domowy vlog. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Możliwe też, że pójdziecie ze mną na zakupy, ponieważ skończył mi się, albo zaraz mi się skończy szampon do włosów. I tam różne takie rzeczy, więc możliwe, że pójdziemy razem na zakupy. Ostatnio w ogóle wieszam pranie na klamerki. Mimo tego, że suszarkę mam w mieszkaniu, to stwierdziłam, że w ten sposób po prostu pranie wyschnie szybciej, bo nie będzie złożone na pół. No i też ze względu na to, że ja nie prasuję, to te ubrania nie będą takie wygniecione i sprawdza mi się to bardzo. Wiadomo, są trochę wygniecione, ale schną po prostu w mgnieniu oka. Odrobinę dłużej trwa wieszanie takiego prania, ale to nie jest jakaś, nie wiadomo jak długo trwała, ale to nie jest jakaś bardzo wymagająca sprawa. Także ściągam pranie, wieszam kolejne, włosy umyłam, zaraz pójdę je wysuszyć, ogarnę się, zrobimy sobie razem kawkę, make-up. Będę teraz ogarniać makijaż kosmetykami, które teraz zużywam. Chcę się ich już pozbyć i móc zacząć zużywać inne, bo mam tego jeszcze trochę. No i skupiam się na konkretnych produktach w tym momencie. Niczego innego nie używam oprócz tego. I zacznę sobie od podkładu. No i podkład teraz cały czas to standardowo L'Oreal True Match. Ja mam go w odcieniu 05N. Mi zazwyczaj wystarczy tylko taka jedna pompeczka. Gąbeczką sobie to wklepuję. No i wzięłam się ostatnio naprawdę regularnie, staram się te makijaże wykonywać. Ten odcień właśnie jest taki na takie lato, jesień u mnie. Ja jestem dosyć bladziochem, a mimo wszystko, bo to jest taki lekko różowy i trochę dla mnie nawet za ciemny kolor. Na takie właśnie zimę czy wczesną wiosnę. Dlatego na takiej okazji mam też rozjaśniacz do podkładu z Heian, kiedyś kupiłam. Kupiłam dwa i ten jeden dalej jest nieotwarty. Dlatego teraz pozbywam się negatywnych skutków mojego konsumpcjonizmu i próbuję to jakoś pozużywać. Korektor Bell Hypoallergenic Eye and Skin Concealer. I ogólnie pokażę Wam tip, bo tutaj już miałam naprawdę resztkę, już nie miałam niczego wyciągnąć. I jak sobie wyciągniecie ten taki stoper, to później jeszcze macie mnóstwo produktu. Więc jak lubicie tak do końca wykorzystywać wszystko naprawdę, no to spróbujcie to zrobić. Wyciągnijcie sobie stoper, czy właśnie w korektorach, czy w jakichś pomadkach. To się sprawdzi. Już któryś raz właśnie tak robię. Już myślałam, że wykorzystałam ten produkt, a jeszcze będę chyba się z miesiąc się z nim męczyć. Ale to dobrze, bo w końcu zapłaciłam za niego i nie muszę go wyrzucać. I znowu zrobiłam na odwrót, bo najpierw powinnam zrobić brwi, a potem resztę twarzy. Ale ja się nigdy nie nauczę. Zawsze zabieram się za podkład, korektor i potem się kapnę, że powinnam najpierw zrobić brwi. Zużyłam też do końca, to już są totalne resztki takiego żelu z Eveline. Już tutaj nic na nim nie widać nawet, ale jest jeszcze go dużo. A jak wyjmę stuper, to w ogóle będzie go dużo. Dlatego moje mydełko do brwi cały czas czeka, ale najpierw chcę wykorzystać to. Bo jak będę używała na zmianę tych produktów, to ja się ich nigdy nie pozbędę, nigdy ich nie zużyję. Ogólnie czym bardziej się staram, tym to zazwyczaj wychodzi gorzej. Ale jak się w ogóle nie staram, to też wychodzi źle. Może ja po prostu nie umiem? Następnie wykorzystuję z Kiko Milano taki bronzer w sztyfcie. Tylko ja go tak nie nakładam od razu na twarz, tylko najpierw sobie go na rękę nakładam.
lekko gąbeczkę i dopiero teraz na twarz, bo inaczej robię sobie ogromne plamy. Nakładam też trochę na czoło, żeby ta twarz była bardziej trójwymiarowa. I bardzo lubię konturować nos, ale też robię to tak bardzo szybciutko. Trochę od dołu, tutaj, tutaj. I następnie używam różu z AA Wings w kolaboracji z Magdą Pieczonką. Też sobie go najpierw na rękę nakładam, a później palcami na twarz. Wtedy mam większą kontrolę nad tym produktem. I wszystko sobie doklepuję gąbeczką, żeby się to tak ładnie ujednoliciło. Kolejny krok. Nie używam w tym momencie pudru. Mam jeden puder, ale nie chcę go teraz używać. Będę go używać jakby w kolejnej turze produktów. I przechodzę do zrobienia oka. Tu mam taką paletę z Makeup Obsession. Tylko tak, te cienie, które tu mam, one są wymieszane z innej palety. To są bardziej takie cienie, których właśnie korzystałam. Ja sobie po prostu poprzestawiałam. Część dam do tamtej palety, część dam do tej, więc to, co tutaj widzicie, to nie jest do końca to, co w tej paletce było. Biorę zwykły beżowy cień i jeszcze właśnie ujednolicam sobie powiekę. I teraz konturuję oko takim jednym z tych dwóch kolorów. I na środek wybieram jakiś jeden z błysków. Może ten złoty tym razem. I na dolną powiekę biorę ten sam odcień, którym konturowałam oko i delikatnie przejeżdżam. Więc tak naprawdę użyłam tylko czterech cieni, jakiegoś błysku to na zmianę sobie używam, albo ten często w kąciku, no bo on jest taki bardzo jasny. Tego praktycznie nie, znaczy tego czasami, tego nie, takie pomarańczowe, no to nie do końca są w moim typie. Ok, i teraz zostają rzęsy i to jest mój jedyny cień, jedyny tusz, który mam ogólnie w domu, albo nie, mam jeszcze jeden chyba z Lovely, ale nie wiem, czy on już nie jest stary, czy mnie trzeba wyrzucić. W każdym razie Fiberlast srebrny z Eveline. Ostatnio wróciłam do tuszu, jakoś tak wolę sobie pomalować jednak te rzęsy. Oczy mnie aż tak nie pieką. Zobaczymy. Teraz będzie sezon grzewczy, więc zobaczymy, jak moje oczy będą reagować. No i zostają tylko usta. I ostatnio wynalazłam, oczywiście z mojej kolekcji, dwa takie błyszczyki. Nie wiem, czy pamiętacie, one kiedyś były bardzo, bardzo popularne z Lovely. I tak wygląda mój skończony make-up z... I tak wygląda mój skończony make-up kosmetykami, których się pozbywam. Także wyszykowana i ogarnięta zabieram się teraz za posprzątanie swojej przestrzeni. Choćby nie wiadomo jak na co dzień utrzymywała porządek, to mimo wszystko nagle robi się bałagan. Nagle. A jak mnie nie ma całymi dniami w domu, to chcę wracać do czystej przestrzeni, nie? Więc wracam do tej czystej przestrzeni, bo jest czysto, bo posprzątałam. I przechodzi jeden dzień, kiedy nagle mam czas, żeby sobie zrobić jakieś meal prep, żeby posprzątać, żeby coś ogarnąć i nagle robi się chaos. Do tego, jakby posprzątanie na czymś w zlewie, to jest jeszcze spoko, ale w momencie, kiedy wymyślę sobie, że chcę robić tosty, serowe tosty, tak? Te ostatnio wam takie pokazywałam też. I muszę to myć potem, bo mam wspaniały toster z wymiennymi wkładkami i to wcale nie jest pomocne. Bo w teorii wszystko fajnie. Wyciągamy nakładeczki, myjemy sobie te nakładeczki, prawda? One sobie wyschną, czy tam je wytrzemy, chowamy. Super. Bo jak one są scalone z tym tosterem, no to jak? To nie włożymy tego pod zlew. Więc takie nakładki, super sprawa, tak? A w dodatku możemy sobie wymieniać według własnych potrzeb. Tu goferki, tu tościki, tu coś tam, ale nie. Bo to wszystko włazi pod te nakładki. Więc ja nie wiem, co jest lepsze. Najlepiej byłoby nie korzystać z takiego tostera. I super. I
I teraz go znowu nie będę używała przez 3 miesiące, bo będę pamiętać, jak to ciężko się go myje, a potem za 3 miesiące znowu sobie o nim przypomnę, stwierdzę, a może tym razem będzie lepiej, może tym razem tak nie pobrudzę tego tostera, może tym razem jakimś cudem wszystko się uda, tak jak w teorii zazwyczaj nie wychodzi. Wyciągnęłam też mój termos, mój dzbanek termos, żeby zrobić sobie w nim herbatę albo ciepłą wodę, żeby jak rano wstaję, nie musieć zagotowywać wody, bo w jesień, zimę, wiosnę ja piję tylko ciepłą wodę, więc rano wstaję, mam już ciepłą wodę, nie muszę jej zagotowywać. No albo jakąś właśnie herbatę, coś w tym stylu i wiecie, co mi przypomnieliście mi właśnie o czymś. Właśnie sobie przypomniałam przecież, że wczoraj zaglądałam do szuflady, a w tej szufladzie mam yerba mate. Kiedyś z mężem mieliśmy taką fazę na yerbę, nakupiliśmy różnych na próbę, no i piliśmy przez 3 dni. Może nie musiałabym się teraz bawić w minimalizm, gdybym nie robiła tak głupich zakupów kiedyś, tak? Więc sobie teraz zrobię yerba mate. O, proszę bardzo, tu jest mój wspaniały sprzęt, ale zrobię to od razu po tym, jak poumyję naczynia w zlewie. Nie będę tego teraz robić, bo ja mam taką tendencję, że właśnie zaczynam sprzątać, potem sobie coś przypomnę i w międzyczasie coś robię, tak? No bo w międzyczasie przecież woda się gotuje. W międzyczasie będzie mi się to zaparzać, ale w międzyczasie mogę sobie też przypomnieć później o czymś innym. I w końcu okaże się, że do końca dnia tych naczyń nie umyję, więc najpierw je umyję. Więc kto ma taki widok u siebie, zapraszam teraz wstać do kuchni, umyć i będziecie zadowoleni, zajmie Wam to 5 minut. Ale nie musiałabym teraz tych 5 minut wykorzystywać na sprzątanie, gdybym to posprzątała od razu. Ale lepsze to niż mieć bałagan. No, od razu lepiej to wygląda. Dzień dobry, 2 dni później. Miał to być vlog z jednego dnia, ale w pewnym momencie przestałam nagrywać, zamiast nagrać do końca wszystko, co robiłam. To straciłam siły, nic mi się nie chciało, przyszła na mnie taka jesienna chandra. Tym sposobem również moja dieta trochę legła w gruzach, bo pojechałam do Maka na słodką kawę i ciastko. Później kupiłam ciastka w sklepie i się najadłam maślanych ciastek. I po prostu znowu zaczęłam pić czarną kawę, a poszłam po mleko i zrobiłam sobie kawę słodką wymieszaną z karmelową inką i przyprawą do kawy z cukrem. Mówię Wam to, żebyście wiedzieli, bo tutaj tak trąbię o tej diecie, trąbię, ale to nie jest takie proste. Ale my kobiety mamy trochę ciężej, bo jak przychodzą zachcianki różnego rodzaju i chęć na słodycze, to nie jest dobry moment na zmianę diety. Więc mam nadzieję, że po okresie po prostu zacznę znowu tak jak powinnam i przebrnę przez ten miesiąc tak jak powinnam, nauczę się nowych nawyków i będzie mi już w przyszłym miesiącu łatwiej. No ale co? Mamy dziś środę, tak, chyba tak. Mam dziś wolne, ale będę wyjeżdżać, bo jedziemy z Kubą kupić mi opony do samochodu. Całe życie jeździłam na wielosezonówkach, no ale mój mąż się uparł, że w tym roku wymieniamy opony, bo tak już musiałam wymienić i kupujemy po prostu tak jak trzeba, letnie i zimowe. Letnie miałam kupione, zimowych jeszcze nie. No i mój mąż znalazł takie trochę używane, ale w bardzo dobrym stanie, więc dzisiaj sobie po nie pojedziemy, dlatego ja nie mogę zrobić domowego dnia, tylko muszę się w miarę ogarnąć, ale makijażu dzisiaj robić nie chcę. Zrobię sobie taki make-up, no make-up. Zaraz Wam pokażę, jak to robię, ale przed make-upem zawsze coś na tę twarz trzeba nałożyć, jakąś pielęgnację. I tu Wam chciałam polecić perełkę, którą ostatnio znalazłam, bo gdzieś mi się przewinęło w internecie o tym kremie, tak, bo o krem chodzi, bardzo tanim i słyszałam, że jest w miarę fajny. Mówię, spróbuję, bo jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja mam zapas kosmetyków i chciałam je wszystkie pozużywać, zanim kupię nowe. No i miałam w zapasie krem. Gdzie go mam? Miałam w zapasie krem, który otworzyłam, mówię, no to go wykorzystam. Takie stołpy.
Ale ten krem okazał się bardzo, ja wam pokażę, bardzo ciężki, bardzo treściwy. On jest aż taki, no widzicie, on jest bardzo ciężki ten krem. Więc tutaj jest napisane niby, że jest na dzień, ale wydaje mi się, że to jest na dzień dla, nie wiem, na zimę albo dla mnie na noc. W zasadzie jest dla skóry wrażliwej, alergicznej, suchej, bardzo suchej, z potrzebą regeneracji. I ja nie wiem, dlaczego ja ten krem kupiłam, ponieważ ja nie mam, znaczy mam, ten naskórek czasem jest suchy, ale ja mam ogólnie twarz taką mieszaną, tłustą, więc nie wiem, czemu ja ten krem kupiłam. Więc po prostu wykorzystam go albo w zimę, albo na noc. No i tym sposobem zostałam bez kremu, więc gdzieś mi się tam nawinęło w internecie i kupiłam coś takiego. W Lidlu. Nie wiem, jak to się czyta. Lekki krem do twarzy odżywczy. Cera normalna i mieszana. Była jeszcze jedna wersja, chyba taka różowa, do cery suchej. 6,99. Mówię, dobra. Można sprawdzić. I ogólnie okazało się to strzałem w dziesiątkę. Krem jest naprawdę leciuteńki. Jak chmurka po prostu się rozprowadza po skórze, momentalnie się wchłania, ale zostawia tą twarz taką mięciutką. Pod makijażem bardzo dobrze wygląda, w żaden sposób się nie roluje, więc uważam, że jak na krem za 7 zł, to jest to dobrze wydane 7 zł. Dlatego chciałam Wam pokazać taką moją perełkę, którą ostatnio znalazłam w Lidlu. Jestem bardzo ciekawa, czy korzystałyście z tego kremu. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co uważacie. Nie jestem specjalistką do spraw składów i nie wiem, co tam w środku się znajduje w tym kremie, czy to jest skład dobry, czy nie. Wiem tylko, że na mojej twarzy się sprawdza. Myślę, że to jest też fajny krem, jeżeli na przykład mamy jakieś treściwe serum i nie chcemy już dodatkowo nakładać jakichś niepotrzebnych składników, to tym sobie tylko to serum przyklepiemy, więc uważam, że to jest fajna sprawa. Ja go teraz używam razem z serum ceramidowym z Bielendy Professional. Z tym serum. I to u mnie to jest również strzał w dziesiątkę, bo to serum jest świetne. Jakiś czas temu kupiłam też na promocji w Rossmanie za 44 zł i leżało, czekało, aż wykorzystam właśnie te serum z Mii. Możecie sobie zobaczyć w odcinku z minimalistycznym. Możecie to zobaczyć w odcinku z minimalistycznym podsumowaniem miesiąca, bo tam pokazywałam te sera i w końcu przyszedł czas na ten. Bielenda Professional to jest chyba jedna z moich ulubionych marek pielęgnacyjnych, bo kiedyś miałam też od nich jakieś kremy i byłam bardzo zadowolona. Więc to jest aktualne moje duo do pielęgnacji twarzy. Lekki krem, zazwyczaj go po prostu nakładam na dzień, a to używam na noc razem z tym kremem i to mi się super sprawdza. Czasem jeszcze wchodzi serum z kwasem salicylowym i retinol, ale nie jestem w tym konsekwentna, więc nie powiem Wam, w jaki sposób retinol działa na mojej skórze. Jeszcze wykańczam do końca ten krem pod oczy, również z Mia, chyba go kupiłam razem z tymi serami wtedy, a tutaj mam już też końcówkę, myślałam, że to zużyję do końca miesiąca, no ale tutaj jeszcze na kilka dni mi wystarczy, więc i nie wiem, czy kupię więcej krem pod oczy, bo nie wiem, czy to jest taka konieczność, czy to by mi się po prostu nie sprawdził taki lekki krem, ale kiedyś miałam takie fajne kremy z Wianka, chyba pod oczy i to był jeden taki krem, z którego byłam naprawdę zadowolona. W ogóle, co Wy myślicie o firmie Wianek? Bo nikt o tej firmie nie mówi. Kiedyś też używałam od nich produktów i byłam zadowolona, a to jakoś taka cisza jest w internecie, nie wiem. Ja myślę, że właśnie do tego kremu pod oczy z Wianka wrócę kiedyś, bo lubiłam go, ale mówi się teraz o innych produktach, więc nie wiem, powiedzcie mi, co Wy myślicie na temat tej firmy? Także ja nakładam krem pod oczy i robię sobie taki szybki makijaż. To jest taki mój makijaż, kiedy
nie chce się malować, ale jednak chce się trochę upiększyć. I ten kremik jest naprawdę bardzo lekki. Czasami jak się wchłonie ta pierwsza warstwa, to też nakładam jeszcze drugą, ale dzisiaj chyba nie potrzebuję. Nawet dodaję takiego lekkiego glow, ale to dla mnie nie jest ważne. I teraz tak, najważniejsze to korektor. I tutaj już mam ten, który wykorzystuję do końca z Bell Hypoallergenic, tak? I tutaj wyciągnęłam ten stoper, bo o to Wam mówiłam. I naprawdę tego produktu jest mnóstwo jeszcze, więc ja sobie go nakładam pod oczy, trochę na nos, delikatnie na czoło. Z tego vloga taki makijażowy odcinek wyjdzie. Dwa makijaże w jednym vlogu u osoby, która się praktycznie nie maluje, chociaż ostatnio powiem Wam, że się troszkę w makijaż wkręciłam. No też ze względu na to, bo chcę wykorzystać wszystkie te moje rzeczy, które leżą i się kurzą. No i znowu zrobiłam ten błąd, najpierw powinnam zrobić brwi. No i brwi to jest must have. Ktoś kiedyś powiedział, że brwi to jest rama twarzy i to ja się z tym zgadzam. Brwi robią robotę, więc jak nie chcecie się malować, ale coś byście chciały delikatnie podkreślić, to obowiązkowo brwi sobie zróbcie. Tu muszę się trochę przybliżyć do lusterka, bo z moją wadą 4,75 to za dużo nie widzę w takiej odległości. Dobra, totalnie delikatnie. I utrwalam, jestem fanką mydełka, no ale wykorzystuję jeszcze mój żel. Podejrzewam, że w nim sobie też stoper wyciągnę za niedługo. Mydełko mam, no ale chcę najpierw wykończyć to, żeby po prostu nie mieć za dużo produktów pootwieranych. W makijażu to jeszcze rozumiem, ale na przykład właśnie w kosmetykach to później ciężko stwierdzić, jak dany kosmetyk działa, jeżeli używamy kilku naraz. Dlatego wolę jeden wykorzystać i potem kolejny i uczę się tego cały czas. I teraz bardzo, bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o taki minimalistyczny makijaż no make-up, to jest u mnie róż, ponieważ on nadaje kolorytu twarzy. Ta twarz wygląda zdrowiej, tak bardziej promieniście. I u mnie właśnie róż w kremie. Nie w kremie. No na mokro, wiecie o co mi chodzi. I taki róż sobie palcem klepuję. Od razu widać, jak ta twarz inaczej wygląda. Tak trójwymiarowo i zdrowo. Chociaż kamera to zawsze trochę zje tych kolorów, ale nie robię telewizyjnego makijażu, tylko dzienny. Resztką z palca lubię sobie też trochę dać na nos, żeby go lekko wizualnie skrócić. Jak mam więcej czasu, to troszeczkę go też modeluję, ale dzisiaj tego nie robimy. Dobra, i bardzo często tak już to zostawiam, ale dzisiaj chcę jeszcze sobie pomalować rzęsy. Więc niezmiennie Fiber Last srebrny. I tak naprawdę 5 kosmetykami mam makijaż gotowy. Mogą być to 4 kosmetyki, jeżeli mamy do brwi na przykład tylko kredkę albo tylko żel taki koloryzujący, no to już tutaj według upodobań. Można dodać ewentualnie jeszcze jeden produkt, coś do ust. I ja teraz wałkuję ten błyszczyk z Lovely. No więc tak naprawdę jedziecie gdzieś, bierzecie taki pakiet i macie makijaż taki delikatny, upiększający, gotowy, więc w zasadzie tak mogłaby wyglądać moja kosmetyczka na co dzień, ale w tym momencie jest to kosmetyczka, którą wykorzystuję po prostu. Więc jeżeli nie chce mi się robić pełnego makijażu, ale jednak chcę trochę się upiększyć, no to właśnie tak robię. Do tego szybka kitka, może jakaś biżuteria, zobaczymy.
Mam tu kawę, tak jak Wam mówiłam, z mlekiem wymieszaną z karmelową inką i taką przyprawą orientalną do kawy, więc to jest miks. Zrobiłam sobie coś takiego, bo nie chce mi się totalnie jeść. No i mam teraz zagwozdkę, bo aktualnie nagrywam Wam tydzień wyjadania lodówki i trochę kupienie tych ciastek namieszało mi w moich planach wyjadaniowych. Przy okazji, jak będziemy też na mieście, to chciałabym wejść do tego Rossmana, kupić szampon do włosów i może jeszcze kilka drobnych rzeczy. I dzisiaj też pożegnałam się z umiłowaną od lat szczotką do włosów, z moim Tangle Teaserem, bo spadł i już w tym momencie po prostu nie da się go domknąć. Są miłośnicy, są hejterzy tych szczotek. Ja powiem Wam, od lat używam Tangle Teasera i nawet mam, jak kiedyś w szkole, nie wiem, który to był rok, ale był taki szał nagle na włosomaniactwo i właśnie Tangle Teaser zrobił się taki bardzo popularny. To ja wtedy sobie kupiłam i to był taki, ja go dalej mam gdzieś w plecaku, w torbie, ale nie będę go wyciągać, bo musiałam go najpierw chyba umyć, żeby Wam go pokazać. Gdzieś w torbie mam ten Tangle Teaser, to jest taki mniejszy, kompaktowy, z taką zatyczką. I to był pierwszy Tangle Teaser, pierwsza w ogóle rzecz taka, którą kupiłam, jak chciałam właśnie zacząć zajmować się moimi włosami. Później po jakimś czasie dokupiłam sobie już taką pełną wersję. Tamta wersja chyba też mi pękła, coś tam się z nią stało i dokupiłam ten drugi, ale właśnie ten już to był kupiony tam po iluś latach i to już nie było to. I powiem Wam, jak czeszę się tym pierwszym Tangle Teaserem, tym moim, który ja nie wiem jakim cudem on przez tyle lat, 12 lat chyba? No, chyba z 12 lat ma. To byłam naprawdę zadowolona, a ten, mówię, to nie jest to. To jakby już była inna seria tych Tangle Teaserów i coś tu było z nimi nie tak. Ale ogólnie bardzo lubiłam te szczotki, więc tamtą dalej zostawiam, ale z tą się żegnam. No nie da się już jej domknąć tak jak trzeba, więc pierwsza rzecz do mojego nowego koszyka odgracaniowego. No i serce podpowiada, żeby kupić nową szczotkę. No bo skoro mi się zepsuła, używam. Ale rozum podpowiada, że przecież mam szczotkę, tak, w plecaku ją noszę, a dwa, że mam jeszcze szczotkę w szufladzie, która nie jest Tangle Teaserem, ale jest szczotką do włosów i spróbuję z niej korzystać, żeby nie kupować dodatkowo. Pokażę Wam w sumie. Proszę bardzo, to jest ta szczotka, ona jest z Rossmana, pewnie ją kojarzycie. I ona jest bardzo delikatna, nawet fajnie rozczesuje, tylko jest problem taki i dlatego z niej nie korzystałam, że te włoski, jak to się nazywa, to one jakby się wyginają i wchodzą w te rowki, więc dlatego chyba z niej nie korzystałam, no ale wypróbuję, jak mi się będzie sprawdzać ta szczotka teraz, a jeżeli nie, to widziałam, że da się kupić w Action, chyba za 5 zł jest taka bardzo popularna, fajna szczotka, kogoś widziałam, nie pamiętam. Więc jeżeli ta mi się nie sprawdzi, to wtedy ją po prostu wyrzucę i kupię tamtą, ale na razie wypróbuję tą, czy mi się będzie sprawdzać.